opowiemy Wam. Jak to robimy? Nasze działania skierowane są w kierunku wszystkich grup społecznych, czyli począwszy od dzieci, młodzież, osoby w średnim wieku, osoby starsze, które uczestniczą w naszych spotkaniach, w naszych imprezach. Robimy to po to, żeby zabić nudę, żeby zintegrować mieszkańców naszej gminy. Podjęte przez nas działania miały udowodnić, że nawet w tak niewielkiej miejscowości jak Zbytków można zrobić dużą imprezę. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i stąd różnorodność naszych imprez. Rok jubileuszowy nauczył nas kilku rzeczy. Takie małe stowarzyszenia jak nasze mogą pozyskiwać środki i z nich korzystać. Nie ma się czego bać. Trzeba tylko zmotywować ludzi do działania, znaleźć ich i współpracować. Pomysły na nasze działania pochodzą bardzo często od ludzi, z którymi przebywamy, rozmawiamy, spędzamy czas. Ludzie inspirują, podpowiadają, ludzie dają przykłady i pomagają. Działań w tym roku było bardzo dużo. Mieliśmy ponad 30 imprez w naszym kalendarzu roku jubileuszowego. W dalszych naszych działaniach chcemy jeszcze bardziej wsłuchiwać się w sugestie mieszkańców, jeszcze bardziej otworzyć się na ich potrzeby i oczekiwania. To wszystko po to, by zintegrować społeczność i tą, którą mieszka tu od lat, i tą, która postanowiła się tu osiedlić i tę miejscowość wybrać na swój dom. Misją naszą było przekazanie tradycji i pokazanie wydarzeń historycznych związanych z sołectwem następnym pokoleniom. Ludzie. Ludzie. Po prostu ludzie.